Nerdowskie podsumowanie października 2023. Normalnie idę na bieżąco, już dawno tak nie było. Część druga, czyli gry planszowe, gry komputerowe i książki. Zapraszam serdecznie. Na początek, jak zwykle, kilka ogłoszeń. Czyli po pierwsze, jeśli podoba Wam się to, co robię, to po więcej zapraszam na Facebooka i Instagrama. Linki oczywiście znajdziecie w opisie do tego materiału. A jeśli w jakikolwiek sposób chcecie wesprzeć działanie tego kanału, to możecie wejść na serwis bajkowi i postawić mi wirtualną kawkę. Dodatkowo możecie też kliknąć przycisk podziękowania, czy też wielkie podziękowania, które niedawno znajduje się w, przy każdym materiale, który znajdziecie na YouTubie. Jeszcze jedna... Jeszcze jedno ogłoszenie. Otóż od niedawna wrzuciłem sobie, czy też odświeżyłem taki format mini shortów. Teraz nagrywam minutowe filmiki, które wrzucam na YouTube'a i zwykle są takie moje pierwsze wrażenia czy taka na szybko opinia na temat czy to odcinka jakiegoś serialu, czy większości, póki co, gier planszowych i o większości gier planszowych, o których zaraz będę wam nieco to opowiadał, zrobiłem takie minutowe filmiki. Szukajcie tego, bo to się chyba zbyt dobrze nie wyświetla na kanałach, nawet wśród moich subskrybentów. Zatem jeśli chcecie coś skumulowanego i na szybko, to zapraszam. Do takich minutowych filmików będzie tego więcej. Troszkę jeszcze pracuję nad formułą, jak to ma wyglądać, żeby to było bardzo skondensowane i zawierało więcej treści, zważywszy, że czasu na nagraniu jest niewiele. Ok, no a po tym przy drugim wstępie zaczynamy tradycyjnie od giel prążowy. No i zaczynamy od Scouta. Premiera to był 2019, a twórcą tej absolutnie bardzo fajnej minigierki karcianej jest Keiji Kajino? Kei Kajino. Jakkolwiek wymawia się to, zakładam japońskie imię i nazwisko. Bardzo prosta i bardzo zmyślna karcianka o tym, że rozdajemy telekartę, które są numery tych kart, od 1 do dziesięciu, to w zależności od graczy tam ten układ jest, no i każda karta ma dwa, dwie, dwa numery, jeden u góry, drugi na dole, więc jak kartę obrócimy, to na przykład nie mamy dziesiątki, a jedynkę lub siódemkę. Dostajemy z tym karty, i nie wolno z tymi kartami nam niemalże nic zrobić. Nie możemy pozmieniać ich kolejności, nie możemy ich poukładać sobie w duch kolorów, które służą tylko do tego, żebyśmy bardziej wyraźnie rozróżniali te karty. Kolory mechanicznie nie mają żadnego znaczenia. Jedyne, co możemy zrobić, to raz na początku danej rozgrywki obrócić te karty, by zobaczyć nowy układ numerków. A po co to robić? Bo potem po prostu bawimy się w przebijanie. Jeśli ktoś włożył ósemkę, my musimy położyć dziewiątkę. Pojedynczo. Ale lepszym przebitką są dwie karty, albo identyczne, albo pod ono... O kontynuacji numerów, na przykład 2, 3, 5, 6, 1, 7. A jeszcze większą przebitką są trzy karty, na przykład 6, 7, 8 albo 3 trójki. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie możemy przebić karty, która właśnie leży na stole, to musimy jedną z tych kart, jeśli na przykład jest więcej, jak ktoś położył cztery karty. Jedną z tych kart wziąć, ale za to przecink otrzymuje punkt zwycięstwa. I tak się przebijamy, aż ktoś zejdzie ze wszystkich kart. Gramy tyle rund, ilu jest graczy, czyli przy trzech graczach. Trzy razy dostaniemy takie karty. Ot i wszystko! Świetna zabawa! Super dobry party games, absolutnie Wam serdecznie polecam. Zdecydowany kciuk w górę dla scout'a. Fajność odświeżające z tym genialnym, aczkolwiek tak prostym mykiem, że z kartami, które otrzymaliśmy, niemalże nic zrobić nie możemy. Czyli nie możemy sobie poprzekładać o ten ładny 6, 7, 8 albo o 5 czwórek, ale każda w innym miejscu nie da się ich, jeśli się dobrze nie pokombinuje, w końcu połączyć. The White Castle, czyli całkiem ciekawe euro, które miało swoją premierę, jeśli dobrze się orientuję. Na niedawnym Essen, czyli 2023 to premiera, a twórcy Izraela Sendoro i Shay Santos. Jak zwykle przepraszam za kaleczenie imion i nazwisk. Eee, bardzo fajne, ciekawe euro. Przy czym rzeczy, rzecz a najbardziej charakterystyczna z tego tytułu, to nieustannie zmieniająca się plansza. Otóż jedna z najczęściej wykorzystywanych akcji w tej grze powoduje, że zabieramy kafelek danej akcji z planszy i kładziemy go do swojej rozwijanej planszetki. Dzięki temu mamy coraz bogatsze akcje na swojej planszetce, a na planszy nieustannie coś się dzieje. W danych miejscach, które przed chwilą widzieliśmy, pojawiają się nowe planszetki z nowymi akcjami, z nowymi możliwościami. I tak jak powiedziałem, nie dzieje się to na początku gry. Oczywiście tam też na początku gry losujemy mnóstwo, mnóstwo mini planszetek, które składamy na planszy i nie dzieje to się na koniec każdej rundy, tylko że niemal po każdym Niemal po każdej akcji każdego gracza, co powoduje, że ta plansza się nieustannie zmienia. Jest płynna, czasami jest to na plus, czasami na minus, bo on, było coś ciekawego jakiś gracz wykonał akcję przed nami i coś ciekawego nam już zniknęło z przednosa. Cała mechanika opiera się na kostkach przy czym nie to nie jest tak, że wyniki na kostkach każdy gracz ma swoje tylko to jest ogólnie dostępna pula więc o tyle to Uspokaja tych, którzy się boją, a ja rzuciłem słabo, kto rzucił lepiej, to dużo wpływa na wynik. Nie w tym tytule, dodatkowo nieważne, czy wynik jest niski, czy wysoki, i tak możemy z niego korzystać, choć oczywiście lepiej z tych wysokich, ale jest też całkiem ciekawy wynik. Myk, używanie najniższych wyników, bo dzięki temu odpalamy swoją specjalną akcję na swojej planszy, którą właśnie rozbudowujemy, zdobywając kafelki. Wszystko bardzo fajnie powiązane. Worker placement, trzy rodzaje, trzy rodzaje yy, tych workerów. Wojownicy, ogrodnicy i dygnitarze, bo generalnie chodzi o to, żeby wkupić się w łaski pewnego dajmya w XVIII wiecznej Japonii i zbierać u niego plusiki. Wszystkie te sposoby to są jakieś sposoby na zdobywanie punktu zwycięstwa, na koniec tradycyjnie kto ma ich najwięcej wygrywa. Ciekawy, przyjemny tytuł z tym co jest dla mnie moim zdaniem najbardziej oryginalne, czyli z nieustannie zmieniającą się planszą. Także grałem w to trzy razy, zdecydowany kciuk w górę, polecam sprawdzić. Rats of WeStar. Premiera 2023. To chyba również premiera właśnie Esenowa. Twórcy Simon Luciani, Danilo Sabia. Eee, no więc tak, jest. Przedstawiano mi tutaj jakby wstęp hmm, klimatyczny tej historii. Nie pamiętam go dokładnie. Wydaje mi się, że generalnie chodzi o to, że jakaś grupa szczurów uciekła. Z laboratorium, ale no trochę są podkręcone, więc umieją wymyślać wynalazki, umieją w jakąś technologię i tak dalej. No i zakładają sobie bazę niedaleko farmy. Ale nie tylko jedna grupa szczurów y uciekła z laboratorium, tych grup jest kilka, czyli tyle ilu graczy. Zatem gracze kontrolują swoje szczurki i swoje myszy, padają do farmy, sprawdzają, co w farmie się dzieje, a mechanicznie, a mechanicznie mamy rondel akcji i więcej wysłanych szczurków na daną grupę na planszy na tej planszy mamy, tym silniejsza jest akcja, którą wybraliśmy w danym momencie. Nie do wszystkich akcji mamy dostęp, ponieważ czasami pola akcji mają jedną albo dwa. Może nam, mogą więc nam inni gracze zablokować tą akcję. Siła akcji, jak powiedziałem, jest zależna od tego, ilu wcześniej te myszki powysyłamy. Ciężko się tym manipuluje. Krótka kołderyka, oprócz tego zdobywamy zasoby. No i wszystko to sprowadza się do tego, że za jakieś zasoby w jakichś akcjach, przy jakichś zdobywamy punkty zwycięstwa. Dużo dzieje się na kartach, ponieważ jest ryneczek e, kupowania kart. I te karty można sobie ciekawie kombować. Pewne zadania, które wykonujemy na planszy, wymagają na przykład odpowiedniej ilości znaczków, czy ikonek, które są na kartach. Jakieś bonusy na początku rundy, albo jeśli to to tamto, wiecie, to można wymyślać, jeśli efekty mamy na kartach. Tego jest mnóstwo, zatem każda rozgrywka jest ciekawie zmodyfikowana. Jest to generalnie tytuł, który warto zobaczyć samemu. Nie rzucił mnie na kolana, szczególnie warstwa graficzna. Nie mogę jej nic zarzucić, ale nie było w żaden sposób też chociaż troszkę wybijająca się wśród setek tysięcy tułów gier planszowych. Zatem, ostatecznie, ani kciuk w górę, ani kciuk w dół. Przy czym jak grałem, to się dobrze bawiłem. I Jeśli będziecie mieli okazję zagrać w tego typu grę, czyli Eurasek z Worker Placementem, z Mandalą, czy też ja to nazywam Mandalą, ale generalnie z Rondlem, jeśli chodzi o mechanikę wyboru akcji, i lubicie tego typu rzeczy zagrajcie, tu nie ma dużo interakcji między graczami, e, nie licząc blokowania, tak? A już negatywnej to chyba w ogóle. Więc jeśli tego typu e, gry lubicie, to sprawdźcie przynajmniej. Może będzie coś, co podbije wasze serducho. Evenfall. Czyli wydaje mi się, że chyba najlepszy tytuł post który miałem przyjemność ogrywać. Całkiem fajna, naprawdę oryginalna karcianka, której twórcą jest Stefano Di Silvo. E, bardzo chętnie, bardzo bym chciał zobaczyć, Tą grę w polskiej wersji językowej absolutnie moim zdaniem dobrze by było, gdyby jakiś polski twórca, przepraszam, jakieś polskie wydawnictwo zainteresowało się tym tytułem i wydało ten tytuł po polsku. Eee, bo warto, po prostu warto. Karcianka, w której mamy mnóstwo kart i na początku na środek dostajemy naprawdę dużo kart, więc na początku jest taki ząg decyzyjny, bo te karty pozwalają nam naprawdę na mnóstwo akcji i mnóstwo komp, i mnóstwo silniczków do zbudowania w tej grze. Każda karta może być wykorzystana na kilka sposobów, ale nie tylko karty mają znaczenie, gdyż mamy też dwa rodzaje worker workerów. Na niektórych kartach bowiem są miejsca, na które możemy wysłać workerów, by jakieś akcje odpalić, ale też oprócz tego mamy plaszatki, na których zdobywamy krainy. A co właściwie robimy w tej grze? Oczywiście zarządzamy pewnymi sabatami, grupami czarodziejów, szamanów, czarownic i tak dalej. Eee, więc to jest takie i rzeczywiście połączenie tutaj tytułów, tej tematyki i tego co widzimy na kartach bardzo dużo klimatu daje, bardzo dużo. Ja się od razu ciągnę ten klimat, od razu mi się to spodobało. Eee, ta gra nie jest zbyt skomplikowana eee, jeśli chodzi o zasady, a naprawdę daje dużo, dużo ciekawych możliwości kombinowania i przez ogrom kart a w związku z tym ogrom możliwości silniczkowania tego wszystkiego, bo nawet nie jest taka długa ta gra, to 3-4 rundy i do widzenia, i cześć! Eee, więc ten silniczek musi być dosyć szybko zbudowany. To wszystko dało mi bardzo zaskakującą, dużą przyjemność z ogrywania tego tytułu. Z chęcią zagram jeszcze raz, jak ktoś zaproponuje, to w ciemno. Eee, nie wiem, jaka będzie moja opinia, gdy zagram w to 10 razy, ale na razie zdecydowany kciuk w górę, polecam wszystkim. Do sprawdzenia. Szkoda, że tylko na 4 osoby. Ja lubię, jak gra ma tą możliwość grania do 5, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Sprawdźcie sami koniecznie. A teraz tytuł nieco tylko starszy, bo z 2022, czyli Wilki, które po polsku zostały wydane przez Portal Games i można wciąż je dostać. Wydaje mi się, że w całkiem fajnych przecenach. A ja tym tytułem jestem niemalże, o czym na koniec tego mojej krótkiej recenzji, niemalże zachwycony i zauroczony. Wizualnie bardzo ładne planszetki, grób. Wilków, ponieważ gramy tutaj watachami, stadami wilków, czy to leśnych, czy to jaskiniowych, czy to górskich, czy pustynnych. Tam bodajże jest pięć. Ja w ogóle piątka gra, czy coś moja ulubiona, piątka, ulubiona ilość do grania. Piątka, jeśli gra, dobrze działa na pięciu. Dla mnie to jest pierwsza klasa, a przynajmniej, że była taka możliwość. I co nie jest zbyt częste, wilki to dają, po drugie naprawdę te planszetki są śliczne, troszkę rozbudowywania swojej bazy, właściwie rozbudowania swojego stada poprzez zestawienie różnych rzeczy, które startowo są na naszej planszetce, ale pojawiają się na planszy. Sama plansza graficznie średnia, nie wiem czy byłbym w stanie wymyślić to lepiej, ale taki trochę miszmasz graficzny, wiem z czego jest to jest spowodowane. Wiem, jaki jest powód tego, że wygląda to w ten sposób. Natomiast, jeśli chodzi o mechanikę, to mechanika odpalania akcji pierwsza klasa naprawdę fajny, oryginalny pomysł, który opiera się na tym, że musimy obrócić niejako, czy mieć dostępne kartoniki, czy też żetony z odpowiednimi rodzajami terenów, na jakim to terenie chcemy odpalić daną akcję. Mamy kilka akcji w rundzie. Jeśli chcemy w danym więc terenie odpalić tą akcję, to musimy najpierw dysponować E, odpowiednimi terenami wśród pięciu naszych kafelków terenów. Jak od, wykorzystujemy jakiś kafelek terenu, to on się obraca na drugą stronę i ma już inny teren dostępny. Więc tak kombinujemy z tym obracaniem kafelków, by teraz można wykonać akcję, która wymaga na przykład dwóch kafelków pustynnych, bo chcemy zrobić coś na pustyni. Obracamy, robimy jakąś akcję na pustyni, a teraz na przykład byśmy chcieli zrobić akcję w lesie i o kurczę, nie mamy żadnego kafelka leśnego. No to może zrobimy inną akcję, jak gdzieś indziej, że dzięki temu obrócimy inne kafelki, nam się ten las odkryje. Mamy teoretycznie w rundzie dwie akcje, ale możemy mieć mniej więcej. Jest trochę rozbudowywania tego, tak jak powiedziałem, naszego stada, i to jest area control, więc sobie czasami szachujemy te akcje. Czasami jest to trudne, da się przejmować nie zawsze to się opłaca, ale da się przejmować te słabsze pionki, czy też wilki, lub leża innych stad. Punktacja trzy razy wszystko to jest bardzo mocno stosowane w klimacie i tylko największy mój problem. To, że nie ma tutaj bonusu za to, że nie było się pierwszym graczem. Innymi słowy, gra kończy się natychmiast na koniec rundy, gracza, który do tego doprowadzi. Zatem może być tak, i to się często zdarza, że nie wszyscy gracze będą mieli taką samą ilość akcji. No bo pierwszy gracz, drugi na przykład, i na drugim graczu się skończyło, trzeci, czwarty, piąty nie miał swoich dodatkowych akcji. I nie ma żadnej modyfikacji, żadnego bonusu za to, że byliśmy trzy kolejnymi osobami, że nie byliśmy tym pierwszym graczem. Co oznacza, że mamy mniej rund. A to jest w tej grze bardzo silne, bardzo znaczące. Nasza akcja zwykle, to jak kończymy rundę, bardzo mocno zmienia to, co dzieje na planszy, bo punkty zbanujemy właśnie przez nasze ruchy. Po tym, jak są rundy innych graczy, to ci inni gracze mogą nam to wszystko poprzestawiać, poprzesuwać, mogą swoimi działami nam mocno namieszać. Ale na koniec naszej rundy sytuacja dla nas jest zawsze najlepsza. Więc brak tej rundy, tego, że gracze, którzy bliżej pierwszego gracza byli, na przykład sam pierwszy gracz skończył nam grę, powoduje, że brak tej ostatniej rundy bardzo, bardzo boli. I nie ma ta gra, żadnego substytutu e, e, zniwelowania tego minusa. Wiecie, często jest tak, że na przykład, <coughs> przepraszam Was bardzo, drugi, trzeci, czwarty gracz mają więcej zasobów na starcie, e, albo coś w tym stylu, jakieś nie za to, że nie jest się pierwszym graczem. W tej grze boli to okropnie. A oprócz tego, gdyby nie ten, dla moich zdania bardzo duży minus, to to jest bardzo dobra gra, świetna, prosta do wytłumaczenia, świetna Real Control, bardzo klimatyczny, oryginalny temat. I z tą świetną mechaniką tego tapowania terenu, które nieustannie się zmieniają. Więc musimy kombinować, że teraz potrzebuję na tę akcję dwie takie tereny. A jest trzy takie tereny, a tu jeden taki, ale może nie mam żadnego. Wszystko to pierwsza klasa. I potem ten dostajesz na sam koniec gry taki ząk, że byłeś ostatnim graczem. Inni porobili i nagle. Ty miałeś w planach jeszcze dużo punktów, ale nie miałeś żadnego wpływu na to, że gra skończyła się prędzej. I dupa blada. I tu będziemy mieli tylko jeden tytuł, ale za to jaki, czyli Cyberpunk Widmo wolności, czyli jeden jedyny mega super, hiper, duper dodatek do Superpanka 2077, który miał swoją premierę we wrześniu, ale ja ogrywałem go w październiku, jeszcze do końca nawet nie skończyłem, przy okazji, bo jeszcze patch. W październiku grałem głównie, więc za październik go mamy i o tym Wam opowiadam. Bardzo duże zmiany wprowadził patch 2.0. Jeśli graliście wcześniej w cyberpunka, ja pewne że Wam się nie podobały, albo chcielibyście zobaczyć go w nowej, odświeżonej formie, naprawdę duże zmiany wprowadził ten patch. A kilka dni później przyszedł dodatek, który jest naprawdę pełnoprawnym, super-duper-uber dodatkiem. Jaki możecie, mogliśmy dostać? Wiedź mnie te dwa dodatki. No widzimy na trzeciego serca z kamienia. Chociażby genialne dwa dodatki. I tutaj to jest na tym samym poziomie, jeśli jeszcze nie bar jeszcze, Jeśli jeszcze. Nie na wyższym poziomie, głównie fabularnym. Fabuła tu jest naprawdę świetna. Z kilka ścieżek zakończenia tego wątku, tego fabuły, tego dodatku, naprawdę dużo w tym dodatku się dzieje. No Idris Elba jako nowa postać wprowadzona na potrzebę tego dodatku. Pierwsza klasa, ale dużo scen też z Keanu Reevesem. na nowo nagranych dodatkowo, bo Keanu Reeves tutaj, czyli Johnny, też tutaj się prezentuje nam i ma dużo do powiedzenia. Także nie tak, żeby ten dodatek wciąż nie miał pewnych błędów, pewne postacie są przegięte, yy, ale to być może jest kwestia tego dodatku 2.0. Zdarzało mi się wpaść w strzelanie z policją, której chciałem pomóc, i okazało się, że przeciwnicy policji są nie do zabicia. E, jest pewien samochód już w samym dodatku w Dogtown, czyli w dodatku w Midwolności, którego nie da się ruszyć, choć mamy zlecenie, by go ukraść. Są takie błędy, które na pewno znikną w kolejnych paczach, ale jako całość to jest naprawdę porządny zrobiony dodatek mechanicznie. W porównaniu z premierą cyberpunka i z tymi wszystkimi problemami mechanicznymi programowymi, który miała premiera cyberpunka, to ten dodatek zrobiony jest na ultra dobrym poziomie. Oczywiście jest to zawsze kwestia indywidualna. Ktoś może narzekać że jakieś glicze i tak dalej, problemy są, ale w kali masowej i subiektywnie w mojej skali, to jest to bardzo wysoki poziom, bardzo wysoki techniczny w porównaniu do premiery cyberpunka. To nie jest tak, że tutaj nie ma żadnych błędów, tak jak powiedziałem, żadnych gliczy czy jakiś zawieszek. To nie tak. A fabularnie to jest absolutnie CD Projekt Red. Pierwsza klasa fabularna. Relacje między bohaterami, między tymi nowymi poznanymi, nowe questy, które otrzymujemy od nowego fixera na Town, czyli nowe dzielnicy, które nam się odblokowała. Sam ten Town świetnie zaprojektowany. Same ochy achy. Patch 2.0 zdecydowane we kciuki w górę. Super zmienił rzeczy, usprawnił działanie, rozwoju postaci. Na no nowo jest przearanżowany cały rozwój postaci. Wydawanie punktów doświadczenia, e, różnych perków i atrybutów, świetnie to jest zrobione. Nareszcie to bardziej ogarniam, niż to było w podstawce i widzę te różnice. E, słynny system policyjny jest lepszy, nie jest idealny, ale zdecydowanie jest lepszy, niż to było w podstawce, czyli patch 2.0 naprawdę diametralnie zmienił tą grę. A sam dodatek jest naprawdę świetnym, absolutnie świetnym podatkiem, szczególnie w fazie warstwa popularna. Będziecie płakać, będziecie ryczeć. Nie ma prostych rozwiązań, nie ma prostych decyzji, nie ma to jest czarne, to jest białe. Co jest charakterystyczne, to jest świetne w fawułach, które nam prezentuje CD Projekt czy to w Wiedźminie, czy to tutaj w Cyberpunku. Więc dla mnie w podsumowaniu zdecydowane dwa kciuki w górę. Ja jestem wielkim miłośnikiem CD Projekt w najwyższej formie, w dopracowanej formie, w dopracowanym produkcie, a tutaj takie otrzymujemy. Zatem dwa zdecydowane kciuki w górę. Absolutnie pierwsza klasa gier tego typu, czyli RPGowych ale jednak gier akcji z genialną fabułą. I na koniec dwa tytuły książkowe, a właściwie audiobooki. Pierwszy to 2084. Taki jest tytuł tego audiobooka. E, premiera 2023. Nówka nieśmigana. Autorzy Michał Cetnerowski i Michał Protasiuk. Mamy tutaj współcześnioną wersję tak naprawdę Orwellowskiego 1984 roku. Przyszłość... Wszechobecność, te agencje nieustannie inwigilujące społeczeństwo. Z jednej strony społeczeństwo zarządzane przez bardzo autorytarny rząd Wielkiej Brytanii, który dla dobra społeczeństwa oczywiście nieustannie musi je kontrolować. Druga zaś część społeczeństwa podlega wielkiej megakorporacji, która oczywiście w inny sposób, ale też musi społeczeństwo, to swoją część społeczeństwa, kontrolować. Są ci, Którzy są poza nawiasem społeczeństwa, którzy z nowoczesnych technologii skorzystać nie mogą, i których nie, którzy nie, którzy nie wzbudzają zainteresowania ani rządu, ani korporacji. Absolutnie, Absolutne odniesienia do roku 1984. Przy czym, no niestety, nie jest to w moim subiektywnym odczuciu tytuł wybitny. Dużo czasu poświęcamy, nasi bohaterowie w swojej głowie poświęcają na to, by wyjaśniać te mechanizmy rządzące tym światem. Co nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ to powinno wy wychodzić do nas w sposób naturalny. W ramach akcji, w ramach rozmów między bohaterami powinniśmy poznawać tą rzeczywistość, a nie na zasadzie e, w myśli w głowie bohaterów, które zresztą myśli tak naprawdę w głowie tych bohaterów nigdy by nie powstały. Bo to nie jest tak, że my sobie myślimy i nagle my tu, teraz, współcześnie, że ja sobie usiądę w fotelu i zacznę myśleć mm -hmm, mm -hmm, a w Ameryce to jest taki rząd i tam w Ameryce to zdarzyło się to i to i dlatego jest teraz to i to no nie, no ludzie tak nie myślą myślą o konkretnych sytuacjach, konkretnych rzeczach chyba, że przygotowują się do jakiegoś seminarium i dodatkowo nieinteresujący jest w taki sposób przedstawiania nam rzeczywistości on powinien wychodzić w ramach fabuły która się dzieje, zatem działania się w tym tytule nie jest zbyt dużo, mamy tutaj dwóch bohaterów jego ją on pochodzi ze świata rządowego, ona pochodzi ze świata korporacji, i niemalże to chyba po dwóch, trzech, trzecich książki dopiero się stykają i ich wątki się splatają na bardzo krótko, gdyż nie jest to zbyt długi audiobook. Tu nazwijmy, bo w tej wersji tą historię poznałem. Jest to napisane sprawnie, ale to jest jedyna rzecz, którą mogę pozytywnie opowiedzieć. Negatywnie też niewiele, ale po prostu od jeden z wielu, wielu, wielu tytułów, które nawiązują do super do super superhistorycznego tytułu, jakim jest 1984. Super kontrolowane społeczeństwo z, z społeczeństwem, z ludźmi, którzy nie mogą się wychylić, z autorytarnymi rządami, które nieustannie kontrolują każdy aspekt. No o tyle jest tutaj ta różnica, że mamy tutaj zaprzęgnięcie do tego wszystkiego nowoczesnych, znanych technologii w wydaniu UltraHiber w roku 2084. No oczywiście są tu nawiązania z społeczności, do social mediów, które nieustannie zawiązują nam możliwość jakiegokolwiek kreatywnego myślenia, pod jaką presją z social mediów, rodzin tutaj w tym przypadku żyjemy, albo jakiś środowisk, w którym się w social mediach obracamy, sekowanie kulturowe ze względu na te czy inne poglądy, to wszystko tu jest, ale nie jest to wszystko przedstawione w sposób oryginalny czy ciekawy i tak jak właśnie wam powiedziałem, głównie też nam się rzeczy przedstawia, a nie pokazuje w naturalny sposób, gdybyśmy jakby sami pedaturowali z fabułą, z bohaterami tą rzeczywistość. Zatem ostatecznie raczej kciuk w dół. Pomimo tego, że jest to słuchowisko i ja lubię słuchowiska i aktorzy, którzy czytają tej sworolę, odgrywają je, robią dosyć ciekawie. A oprócz tego mamy jakieś tam dźwięki e, otaczającego świata. To jest fajnie zrobione, no ale efekt końcowy mnie osobiście na kolana nie powalił. I drugi tytuł to klasyka. Być może nie aż tak dobrze znana. Wyjście z cienia. Premiera 2000, 1983, a twórca legendarny Janusz A. Zajdel. Ja nadrabiam sobie powoli Zajdla. Nigdy w wielkim z czasów lat 80. i 90., gdy po raz pierwszy zetknąłem się z fantastyką, to nie za bardzo, być może ze względu na wiek, byłem zainteresowany tym typem pisarstwa Zajdla, a teraz nadrabiam i jestem w niebo wzięty. Wyjście z oczywiście jest mocno przesiąknięte PRL-em. Czasem, w którym Zajdel pisał generalnie większość, oczywiście nie znam całej jego e, twórczości, ale to, z czym mam do czynienia, to głównie jest taka fantastyka socjologiczna, czyli w anturażu fantastycznym on absolutnie opisywał swoją perlowską komunistyczną rzeczywistość. Te problemy, które były z życiem codziennym w tej społeczności, z tym nieustannym nadzorem Rzeczywistości partii komunistycznej, ale tutaj jakichś obcych, albo jakichś rządów autorytarnych, albo to, ta, albo tamto. Tutaj, wyjściu cienia, sama historia jest dosyć prosta. Postacie nie są super pogłębione, raczej są schematyczne i prosto przedstawione. Ale największą przyjemność czerpiemy z poznawania mechanizmów rządzących tym światem. Jak sprawnie i błyskotliwie Zajdel opisywał tą propagandę, jak ją wyśmiewał niejako. Bo tutaj, oczywiście, propagandę tych, którzy rządzą w tej, tutaj. W tym przypadku współpracowników obcych, no bo tutaj rząd przylecieli obcy na naszą planetę i nam pomagają się urządzić, bo wiedzą lepiej, jak urządzić tą czy inną sprawę. No mają setki tysięcy lat większego rozwoju technologii przed nami, więc my nie musimy się rozwijać technologicznie. Oni nam powiedzą, co jak, jakby to tam, coś sprzedadzą, coś nam użyczą, nasze potrzeby są inne. W ogóle tak naprawdę zarządzają naszym życiem, żeby nam było lepiej. I o tym wszystkim opowiada. Wyjście ściana nie będę Wam tutaj mówił, jakie są zwroty akcji, bo są, jakie są ciekawostki, bo są. Czyta się to przyjemnie z tym założeniem, że to jest dzieło napisane w latach 80. i również, że jest to tak naprawdę traktat y, y, o społeczeństwie, o wzajemnych relacjach, o tym, kto się łamie, kto się nie łamie, kto idzie na współpracę, a kto nie idzie. W bardzo przystępny sposób jest to pisane. Nie jest to powieść, y, która ma wzburzyć Was psychicznie i Przewartościować Wasze życie i kazać Wam się zastanowić nad swoimi moralnymi wyborami w takiej sytuacji. Raczej jednak jest to opisane, przynajmniej tutaj, wyścig niestru w stylu przygodowym. Bo przez to bardziej być może ta treść jest przystępna. Ja, czytając, słuchając w tym przypadku wyścig bawiłem się bardzo dobrze, jak na dzieło z lat 80., ale to jednak bardzo dobra zabawa, bardzo fajna historia, czasami prześmiewcza, bardzo sprawnie przez Zajdla nam opowiedziana. Okej. Okay. I to wszystko, jeśli chodzi o gry planszowe, gry komputerowe i książki, które miałem przyjąć lub nie. E, czytać, oglądać, grać w 2023 w październiku. Zapraszam na inne materiały na moim kanale. Jeśli podoba Wam się to, co robię, no to proszę o lajkowanie, udostępnianie, szerowanie, komentarze, bo ja uwielbiam z wami w komentarzach rozmawiać Hej. Komentujcie! Z chęcią z Wami o tym porozmawiam. No i najważniejsze, tradycyjnie na koniec. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć!